nagrać, to widzisz, dobry. Ty się nie włączył, szuka tak. Informacje, z której wynikało, że jeden z kolegów nie może otworzyć, dostać się do mieszkania swojego kolegi. Policjanci umówili się na spotkanie właśnie w tym bloku. Dzisiaj przyjechali na miejsce, gdzie faktycznie nie mogli otworzyć drzwi. Jednak po kilku próbach te drzwi zostały otwarte. Po wejściu policjantów właśnie z kolegą zauważyli na parapecie siedzącego mężczyznę, który no, po prostu mówi, że skoczy. Policjanci wycofali się i powiadomili dyżurnego policyjnego. Wezwano straż pożarną, pogotowie ratunkowe i oczywiście policyjnych negocjatorów. Po przyjeździe właśnie przez policyjnych negocjatorów prowadzono rozmowy, aby przekonać tego mężczyznę do tego, no, aby przede wszystkim nie popełnił samobójstwa. Po kilku godzinach po prostu nie było to możliwe nawiązanie tego kontaktu, no i zdecydowano się na akcję ratunkową. Tutaj wykorzystano m.in. pododdział antyterrorystyczny, który schodząc z dachu tego budynku wszedł przez okno. W tym momencie też mieliśmy obserwatora z drugiej strony, który właśnie mówił, że mężczyzna chce wyskoczyć. No i ci policjanci go wepchnęli do środka. W tym samym momencie policjanci wchodzili również przez drzwi. Jednakże tutaj prawdopodobnie na drzwiach był ładunek zapalający, który spowodował wybuch pożaru. W sumie ucierpiało 6 policjantów. 4 to policjanci z pododdziału antyterrorystycznego i 2 policjantów właśnie dzielnicowych, którzy też byli w tym mieszkaniu. Kiedy ten mężczyzna wyskoczył? No właśnie w tym momencie, kiedy policjanci, którzy wchodzili z pododdziału antyterrorystycznego przez okno, wepchnęli tego mężczyznę, bo jak powiedziałem, po prostu mieliśmy sygnał, że chce wyskoczyć, policjanci w tym momencie natychmiast zareagowali. Druga ekipa policyjna wchodziła przez okna, no i przez drzwi, no i w tym momencie po prostu nastąpił wybuch pożaru. Mężczyzna wykorzystał ten podmuch po prostu ognia i rzucił się po prostu przez okno. Po prostu jeszcze taka była ta sytuacja, że policjanci zostali owinięci tą liną, która była na szyi tego mężczyzny. Panie komisarzu, czy to nie jest porażka policji? Porażka negocjatorów policyjnych? Ja myślę, że to wszystko będzie tutaj wyjaśnione przez prokuraturę, jak i przez nas. Jednakże tutaj myślę, że policjanci przede wszystkim chcieli uratować życie ludzkie. No tutaj ten zbieg okoliczności wybuchu pożaru i cała sytuacja była na tyle dynamiczna, że ja nie oceniałbym to w kategoriach porażki. Czy już wiadomo, dlaczego on to zrobił? Mówię, te wszystkie inne informacje będą przekazywane na bieżąco. To będzie teraz toczyło się postępowanie mające na celu ustalenie wszystkich tych okoliczności. Na bieżąco, bo podkreślam, co się na miejscu zdarzenia, wiem, że 4 policjantów z antyterrorystycznej kompanii zostało poparzonych. Są to poparzenia 1. i 2. stopnia oraz zaszkodzeniu prawdopodobnie ulegli 2 dzielnicowi, którzy byli też na miejscu.